Siema, to Pyza w kolejnym filmie z nadwody i nakręcę dla Was dzisiaj jakiś materiał oto z Kielcoka, czyli woda PZW ogólnodostępna i dziś zaczniemy zmagania z samego rana do godziny 11 dokładnie. Państwo, jest 4.09, czwartek 11, lipiec 2024. I w ten lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi rak przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Dokładnie, już późno. Tak powiedziałem, o 4 do 11 włącznie, bo o 11.30 mam lekarza. Sprzęt stoi, proca. Łyżka zanętowa, przynęciłem z lekka i tak mówię, ogarniemy to. Woda piękna, zbiornik niewielki, no ale ryba jest. A co będzie brało, zobaczcie to na moim filmie, więc zostańcie ze mną, bo chyba sami jesteście ciekawi, co i jak na metodę z Kielcoka w ten czwartkowy, bodajże ciepły, a po południu deszczowy i burzowy dzionek. Ale jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytę. Drodzy Państwo, takie stare krzesełko jeszcze szyte z Jacksona przydało się na dzisiejszą wędrówkę, widzicie. Było rozprute, musiałem dratwą szyć, no i daje radę. Oraz tak, aby być bardziej mobilnym, malutki kosz. Malutki kosz, nówka z Prestona, najmniejszy jaki jest, tak aby weszedł mi do plecaka. I idealnie wchodzi w plecak, nie wystaje, więc tak mówię, musiałem być mobilny. Plecak, w nim krzesełko, parę przynęt, zanęta, przynęta, dwie wędki w pokrowiec, podpórki i więcej nic. To miałem plecak i torbę z kijami. Więc bardzo mobilnie, mało sprzętu, wygody za wiele nie ma. Najważniejsze, że na krzesełku się siedzi i to jest najważniejsze. Ale to, co najbardziej potrzebne jest, czyli podbierak, wędki, jakieś krzesełeczko, zanęta, przynęta i kilka przyponów. I ze trzy podajniki, tak jakbym miał coś zerwać czy coś, żeby było na wymianę. Nożyczki, wiązarka i gumowe stopery. Więcej nic nie mam, więc ograniczyłem sprzęt do jazdy na hulajnodze. Zajęło mi to przyjechanie ode mnie z domu tutaj na hulajnodze 9 minut. Spod klatki do tego miejsca, co teraz siedzę, 9 minut na hulajnodze. Więc drodzy Państwo, widzicie, w szybki sposób i jestem już nad wodą. Nie muszę czekać na autobus, tylko z tym, że jest źle, że po prostu wygody nie ma. Dużo nie zabierze się z sobą fotela wygodnego, aby powędkować, poleżeć sobie, ale przez te 7 godzin jakoś dam radę. Tylko kwestia teraz, czy coś będzie skubało. Dokładnie, czy coś będzie skubało. Oby, oby i miejmy nadzieję, że jakaś fajna ryba wejdzie. Słonko już wysoko, na razie nic, czekam dalej na branie. Godzina 5.53. Po dwa razy przerzucałem. I tak mówię, nic nawet nie drgnie, ale czekamy i zobaczę, czy
cierpliwość, ale czekamy i zobaczę, czy cierpliwość popłaca. Tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy, odpoczywamy przed wizytą u lekarza. Dokładnie. I jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Jest pierwsza rybka. Tylko zobaczymy, co. Lesio. Ładna łopata. Zobaczcie. Więc piękna ryba. Zwróćcie uwagę. I wypuszczamy. Baja. Płyń. I mamy pierwszą rybę zaliczoną w ten czwartkowy dzionek. Jest kolejna rybka. Weźmiemy ten syf. Zgarniemy, nie będziemy brudzić podbieraka w tym syfie. I co mamy? Leszczyk. Znów ładny. Leszczyk. Jak na tą wodę. Czyli zobaczcie, jaki piękny. Więc piękny lesio wraca. Baja. I mamy już dwa leszczyki. I jeszcze jakiś czas wędkujemy. Opalam się. Słońca łapę. I jest bajecznie. Jest rybka. Zobaczymy jaka. Co mamy? Trzeciego leszcza prawdopodobnie. Nie, to nie leszcz. Bolenia. Mam bolenia. Czyli dokładnie na metodę boleń. Czyli boleń na metodę, nie inaczej. Płyń. Baja. Do następnego. W końcu Boluś. Jest. Fala się zrobiła, to i branie. I co mamy tym razem? Zobaczymy co. Czyżby trzeci leszczyk? Czwartkowy?
No ładnie idzie. Łopata. Trzeci leszczyk. Dokładnie. Trzeci ładny leszczyk. Zobaczcie. Więc baja. I mamy trzy leszczyki i bolenia. Ale jeszcze mamy niecałą godzinkę na wędkowanie. Drodzy Państwo, długo nie czekałem na branie, ze 3 minuty. I znów prawa. I co tym razem? Czwarty leszczyk. Weszły teraz. Ryby zaczęły się brania, przynajmniej na prawą. Z lewej tam nic, tylko jeden boleń. Co mamy? Leszczyk. Kolejny. Kolejny ciekawy leszczyk. Ładny. Ładny, drodzy Państwo, leszcz. I tak mówię. Ok. Płyń. Baja. Czwarta sztuka z prawej wędki. Wędkujemy dalej. W końcu na lewą. Druga ryba po boloku. Co mamy z miejsca nęconego od rana? Co tam konkretnie podsypałem? No i jest ładny leszczyk. Dosłownie ładny leszcz. Zobaczcie, jaka łopata. Dokładnie, ponad 50 cm zmierzę go. Piękny, złocisty leszcz z nęconego miejsca. Ok. Więc zmierzę go. Tu mam metr. Pięćdziesiątka. Pięćdziesiąt. Piękna pięćdziesiątka. Piękna. Pięćdziesiątka, więc baja, baja. No nie wiem, ciekawy pomysł, pchać łódkę. Więc łódki zaczynają pływać, więc jeszcze mam 20 minut, skończę trochę wcześniej. Przed 11:00 i tak mówię, szybko do domu, ogarnąć się i do lekarza. Więc tak widzicie, jest pięknie, po prostu bajecznie.
pozostałby do wieczora, ale niestety, jak to mówię, wieczorem ma być burza padać. No a ja mam wizytę, tak mówiłem wcześniej, u lekarza, więc aż szkoda jechać, bo ryby biorą, ale cóż, wypoczynek odpowiedni, po prostu nie mam zmarnowanego dzisiaj urlopu, bo kilka godzin nad wodą i kilka fajnych rybek. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Jest godzina w pół do 11, czas jechać do domu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jadę do domu. Cześć.